wyobrażam, że nagle będzie wrzesień i nie będę miała iść do pałacu i będę tak siedziała w domu i tak, co, ale jak to? No, to jest po prostu jakaś fantazja, żeby tak zrobili, żeby tego nie było. Drugi dom. Piszemy petycję. W tej chwili mamy już, wczoraj rano było 8,5 tysiąca podpisów pod petycją, więc na dzisiaj to może być już 10 tysięcy. Petycję będziemy nadal zbierać. Już jesteśmy umówieni do pana Oleszka na rozmowę i w najbliższych dniach tutaj się zbiera taka sztab taki rodziców i tych wszystkich przyjaciół, którzy chcą nam pomagać i będziemy ustalali teraz już, do kogo idziemy, terminy będziemy się zapisywać. No i to, co mówiłam do rodziców na czasie marszu, musimy pisać, musimy się maile wysyłać, musimy wszędzie mówić i okazuje się, że chyba mówienie nawet nie tylko w Gdańsku, ale puszczanie tej informacji w Polskę też jest dla nas bardzo ważne. Musimy po prostu też i zawstydzić naszych włodarzy miasta. Zatem jesteśmy gotowi do dialogu, jesteśmy przygotowani. Nasze dzieci oczekują od nas, że my jako rodzice staniemy na wysokości zadania i Pałac Młodzieży będzie. Nasze dzieci płakały po nocach, kiedy dowiedziały się, że pałac może przestać istnieć, bo dla nich jest to przewrót w życiu, jest to trauma, która pozostawi na ich psychice no niepowetowane straty. Dwoje moich dzieci w tym pałacu się wychowało. Każde z nich wyniosło bardzo, bardzo wiele, ponieważ tutaj się nie tylko prowadzi zajęcia, tutaj się wychowuje. My tutaj dajemy nasze dzieci z pełnym zaufaniem ku profesjonalizmowi i wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli i tego chcemy nadal. My prosimy o to, żeby nasz pałac, nasz gdański pałac właśnie był tutaj.